Super duper elytra. Elytra, dobra, może być coś takiego. Koszt 7. No i mamy elitrę chyba najlepszą w gierce. Hej, cześć, witajcie, ja jestem Pan Burza, witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft. Dzisiaj, jak widzicie, pojawiły się tu nowe drzwiczki i widać już tam villagera, którego ogarniałem, wiecie, z zombiego go robiłem, bo miałem potki. Nie pokazywałem Wam, bo nagrywałem poprzedni odcinek, który tak średnio mi wyszedł, bo był strasznie nudny, bo transportowaliśmy villagerów do tej oto farmy. Czemu tu nie ma villagera? O co tu chodzi? Dobra, to ja może tym się zajmę. Co tu się stało? Dobra, nieważne. W każdym bądź razie naprawię to po odcinku. Jak widzicie, mamy tutaj farmę i ona mi produkuje jedzenie i właśnie tutaj transportowaliśmy villagerów. Co? O co tu chodzi? Dlaczego tego villagera nie ma? Dobra, nieważne, nie wiem, czy może nie wiem, zabił go zombie może, nie wiem, że tu wskoczył na to zombie z tego i go, nie wiem. Trzeba będzie to ogarnąć, właśnie tutaj pooświetlać, żeby może zabezpieczyć, obudować tą farmę, nie wiem. Będę to na pewno robił poza odcinkami. W dzisiejszym odcinku chciałbym ogarnąć sobie mending. Jak widzicie, mamy tutaj villagera. Zrobiłem mu takie małe pomieszczenie i będziemy ogarniać zaraz mending. Już będę w sumie próbował. Cyk. Więc będę tutaj po prostu próbował zrobić, ogarnąć sobie mending. Wiecie, ogólnie trzeba mieć niby właśnie do mendingu, trzeba mieć emeraldy. Chociaż patrzcie, on ma dosyć niezłe zniżki. Bo widzicie to? Ja go z zombiego robiłem, może dlatego ma takie zniżki. Widzicie to? Na przykład zamiast tego to ma 3. Kurde, jakbym wcześniej wiedział, to zamiast, wiecie, kurde, to się teraz w ciul opłaca. I teraz jak na przykład sobie znajdziemy mending, to on będzie w ciul tani, mi się wydaje. Więc ja sobie teraz będę tutaj szukał mending, myślę, że zrobimy timelapse. Bo tutaj no w sumie takie łatwe znaleźć mending nie jest. Trochę możemy przy tym posiedzieć, szczególnie, no tak myślę, że z 10 minut takiego. Wiecie, to też otwarta zależy. O, Fortune 3 było. Cyk, unbreaking. No więc po prostu teraz będziemy sobie, znaczy ja będę właściwie, szukał mendingu. Poza odcinkiem jeszcze sobie ogarnę, wiecie, tego villagera jeszcze jednego, może zombie. Będę szukał kolejnego, bo nie wiem, co się stało z tamtym, no trochę XD, mogę powiedzieć. Więc myślę, że już zostawiliście suba na tym kanale, no i co, ja przechodzę teraz do szukania mendingu u tego gościa. Więc widzimy się pewnie albo po timelapsie, albo po jakimś cięciu, więc zapraszam do oglądania. Przez ten czas, kiedy widzisz tego timelapsa, zostaw subika z dzwoneczkiem. Lecimy po 100 tysięcy dur. Cringe counter level 100. Dobra, widzowie, jak widzicie, udało mi się zdobyć mending. Potrzebujemy jeden emerald, co? Jeden emerald i książkę, żeby mieć mending, czyli w ciul zrobiłem sobie przeceny tym, że zrobiłem go z zombiaka. Dobra, mordeczko, ty tutaj sobie zostań. No i będę musiał jak najszybciej zrobić sobie ten mending, bo jak widzicie, moja elytra już pada. I jeszcze byłem teraz w kopalni, no nie wiem, tak dosłownie przed tym odcinkiem byłem w kopalni. Jak widzicie, mam 26 level. I jak widzicie, mam zapas trochę diamentów, bo byłem właśnie w kopalni. Ale nie o tym, bo właśnie byłem zbierać level głównie. Pójdę jeszcze sobie, zrobimy małe cięcie, pójdę dozbierać 30 level i patrzcie, jaką książkę tutaj teraz mogę zenchantować. O ile znajdę książkę. Czekajcie, muszę znaleźć książkę i wam wszystko, ale to wszystko pokażę. Tutaj nie ma książki? Gdzie ja książki dałem? Bo na pewno mam książki, pewnie jestem ślepy. Tu są książki. Patrzcie na to. Unbreaking 3, jak będę mieć 30 level, więc będziemy mieć wykokszoną na fulla elytrę. Nawet jeszcze w tym odcinku, więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, jaką mam zarąbistą elytrę. Czy mi się w ogóle udało ją, wiecie, ogarnąć. Dam sobie tutaj do tej drugiej ręki pochodnie. Tu mam wszystkie zapasy, cyk. I właśnie jeszcze będę poza odcinkiem robił magazyn, albo na jakimś live. Napiszcie, czy chcecie live'a w ogóle. No albo na live mogę, albo tutaj, patrzcie, jak tutaj sobie pojadę, to tutaj mam magazyn. Tutaj będzie magazyn, o Jezu, tu creeper. Więc napiszcie, czy chcecie na live, żebym to robił, czy poza odcinkiem, czy co chcecie, czy odcinek. Myślę, że odcinka z tego nie ma sensu robić, bo to nic ciekawego, jak buduję. Przynajmniej magazyn, no wiecie, inne rzeczy to już jest co innego trochę. Więc napiszcie w komentarzu, co chcecie, a my zaraz będziemy ogarniać sobie mending. Więc ja teraz sobie wezmę... Wytradujemy się z villagerem. Tutaj, jak widzicie, on ma oferty za emeraldy.
Więc 26 ziemniaków. Mordo, pożyczysz ziemniaki, nie? A w sumie ja stąd mogę wziąć. Bierzemy stak ziemniaków na przykład, chodź. I bierzemy sobie cyk i mam już dwa mendingi. Wiecie, niby potrzebuję książkę, ale ja pierdzielę, te przeceny są koks. Dobra, bierzemy sobie 12. Znaczy właściwie dwa emeraldy od niego. Cyk, cyk, mam dwa emeraldziki. Teraz trzeba znaleźć książkę. Tylko wiecie, teraz możemy tylko jedną zrobić. Później się... wiecie, nie możemy wziąć dwie książki, bo jedną potrzebuję na... na mending i na unbreaking. Wiecie, o co chodzi. Dwie książki. Ja ją chyba tu dałem, tą książkę. Gdzie ja dałem te książki? Jezu, ja nie pamiętam, gdzie ja wszystko daję. Muszę sobie naprawdę zrobić na magazyn i mieć wszystko posegregowane. Tu są książki. Więc bierzemy A co ja robię w ogóle? Idziemy po mending, oczywiście. Cyk, witam pana. Da mi pan dzisiaj mending. No, drugiej nie będę na razie kupował. Ale na pewno kiedyś kupię. I to jest ten moment, kiedy będę w kowadle... Nie mogę na razie. Najpierw będę bo wiecie, później będę, ciężej mi się będzie level zbierać. Więc na razie mending sobie odłożymy tu. Ja sobie elytrę ściągnę, dam ją tutaj, że wiecie, że jak teraz zginę w nederze. Podkładam sobie najważniejsze rzeczy, naprawię... Nie mogę chyba. Czy mogę naprawić? Ile by mnie kosztowała naprawa tego kill-offa? Nie, dobra, level mnie kosztuje, to na razie nie naprawiam. Pójdę zdobywać level. I widzimy się, jak będę mieć 30 level po prostu i sobie ogarniemy już najlepszą elytrę. I po prostu zapraszam do oglądania do końca. Dobra widzowie, jak widzicie, już mam 30 level. Prawie się zabiłem, właściwie nie prawie, bo miałem jeszcze no chyba 4 albo 3 serca, no to w sumie prawie. Nie, tak z 4 serca miałem, bo spadłem, ale na szczęście postawiłem blok w sam raz, więc jednak nie dadłem. Jak widzicie tutaj... Już jestem, 30 level idealnie wbity, trochę kwarcu, trochę złota wykopałem i jest. Będzie na pewno trzeba właśnie teraz ten unbreaking. Ale fajnie, że akurat unbreaking mi się trafił. Pierwsza książka z rzędu, akurat mi się unbreaking trafił, bo to aż taki fart chyba nie jest. Teraz zobaczmy, co tam u villagera mojego. Chyba sobie radzi, wszystko śpi teraz, okej. Czyli zakładam, że jest noc. Ogarnijmy sobie sztabki złota z tego wszystkiego. Nie nuggety, tylko sztabki złota. 29 dokładnie. Schowajmy sobie to gdzieś, na przykład, nie, to kurde, znowu miejsca nie mam, no naprawdę, trzeba to już ogarnąć. Ogarnijmy sobie wszystko, co potrzebne, no i tak. Właściwie nie wiem, po co do tego netheru fajerwerki wziąłem, ale to już pomijmy. Dobra, bierzemy sobie mending, bierzemy sobie naszą elytrę i bierzemy sobie jeszcze jedną książkę, którą trzeba zenchantować na Unbreaking 3. Więc uwaga, bo te inne enchanty są dosyć słabe, więc w sumie dobra, bierzemy sobie cyk. Lapis, Unbreaking 3. Dobra, schowajmy sobie lapis. I uwaga, pierwsze co robimy, te dwie książki łączymy, tak? To i robimy elytra. O, super duper elytra. Elytra, dobra, może być coś takiego. Koszt 7. No i mamy elytrę chyba najlepszą w gierce. Tak mi się wydaje, możecie napisać. Nie, to jest chyba najlepsza elytra w gierce. Unbreaking 3 i Mending. I jeszcze trzeba naprawić swój kill-off. No, elytrę trzeba będzie naprawić po prostu levelem. Bierzemy sobie diamenciory, cyk, cyk, kill-off na fulla. No i co, moi kochani? No, kill-off naprawiony, super duper elytra. Ja idę jeszcze zobaczyć, co mojego villagera. On sobie śpi, nie będę mu przeszkadzał po prostu. Więc ile ten odcinek trwa? Ty, on jest krótki dosyć, z cięciami to będzie chyba z 10 minut. No nie wiem... Możemy jeszcze spróbować ogarnąć jeszcze jednego villagera do mojej farmy. Tak mi się wydaje. I po prostu jeszcze w ogóle będę tą okolicę oświetlał tutaj, bo... Tą przynajmniej, bo nie chcę, żeby właśnie było znowu... Albo po prostu obudować to. Widzicie tego kloca tutaj? Tam mógł się zrespić zombie, jak i zabić tego villagera. To jest bardzo prawdopodobne, więc ja po prostu... W każdym razie teraz będę może szedł właśnie na tym jeszcze odcineczku rozglądnąć się za villagerem. Elytry nie chcę używać, chociaż ile ona ma? Tak jakby 150 sekund, bo jedna sekunda to jest jedno użycie. Nie wiem, czy ja ją chcę marnować, wiecie? Ty, przecież jak ja mam mending, to ja mogę teraz zabić sobie takiego zombiaka i powinienem expa dostać, nie? Po prostu mogę se farmić, nie? Nie wybuchaj. Zabijmy sobie. Expa chcę! Dawaj expa. Dobra, 54 ma.
A ja bym chciał teraz na przykład zabić takiego creepera. O! I ile dostałem? 54 i 56. Kurde, słabo to leci, nie? Kurde, tradowaniem chyba najlepiej by było. Tak mi się wydaje. Teraz w ogóle exp nie zebrałem. Cyk, weźmy sobie, zabijmy go. W ogóle expa nie dostaje, co jest? Dziwne to trochę. Dobra, a w sumie to sobie weźmy, bo do fajerwerek, co nie? Dobra, no to ja się jeszcze tu rozglądnę trochę. Tu nic nie widzę na razie. W każdym, w ogóle ostatnio, jak jeszcze ogarniałem sobie do tej farmy villagerów, bo też musiałem zombaków ogarnąć, bo tutaj już nic nie ma, wiecie o tym? Więc musiałem sobie ogarniać, to chyba dwóch spotkałem i to jest dosyć rzadkie. Więc koks. W sumie. Dobra, ogarnijmy sobie. Na razie tej elytry nie chcę ogarniać. Później ją sobie po odcinku może naprawię trochę, bo to dosyć wolno leci. O kurde, jaki tu mam random tick speed, że ustawiony? Bo ja mi się wydaje, że ja to zmieniałem już na normalny random tick speed. A to wszystko jest urośnięte. To tak. Z pewnością trzeba ogarnąć na razie tego villagera, ale nie, bo już chyba teraz dzień będzie robić. Zachodzi księżyc, to już nie ma sensu w ogóle polować. Myślę, że ja to sobie ogarnę poza odcineczkiem tego drugiego. No i teraz będę jeszcze szedł może rozwalić, wiecie, będę szedł rozwalić tą wysepkę, żeby na pewno mojemu villagerowi się nic nie stało i może jeszcze to będę obudowywać z jakiegoś konkretu, albo zrobię wyższą warstwę szkła może, żeby nikt mi tam nie skoczył, no i będzie już to dosyć bezpieczne. Więc ja sobie teraz pójdę chyba to ogarniać. Albo wiecie co, ja to chyba z konkretu zrobię. Konkret będzie ładny. Więc ja sobie teraz pójdę zbierać piasek. Nie, piasek chyba mam, zbierałem ostatnio. Zobaczmy sobie, czy ja mam tu piasek. Mam dwa staki piasku, to chyba starczy na konkret. O, nawet więcej mam. Jeszcze żwir trzeba iść zbierać, więc ja sobie wezmę łopatkę. Tu jest łopata, którą trzeba naprawić, jak zwykle. Więc sobie weźmy trochę diamentów, naprawmy ją i będzie dobrze. Cyk, cyk. Dobra, odłóżmy diamenty. Nie tutaj. Tutaj, żeby było ładnie. No i mamy to, co potrzebujemy. Teraz tylko trzeba iść zbierać. Dobra, nie, ja wiecie co? Ja jednak muszę chociaż trochę tej elytry użyć. Żeby przetransportować się po żwiry jakiś. Tu jest może jakiś żwir. Nie ma tu nic? Jest tutaj pod ten. Dobra, weźmy to, zdejmijmy. W sumie nawet na razie nie ma co zakładać klaty, mi się wydaje. No i chodźmy zobaczyć, gdzie jest jakiś żwir. Tutaj może? Nie ma tu żwiru. O, tu jest, o. No i cyk, i zbieramy. Weźmy sobie cyk, cyk i zbieramy tu żwirek. Tylko to ma fortunę, bo dużo leci tego, strasznie. Wiecie czego. Jak niszczycie tą fortunę, to praktycznie za każdym razem leci flint. Więc to jest słabo. Nie polecam mieć fortuny na łopacie, jak chcecie zbierać żwir. Dobra. Trzeba teraz znaleźć. O, tu widzę już kolejny żwir. Rzucił się w oczy trochę. Tutaj, o. Dobra. Więc to sobie zniszczymy. O, widzicie, teraz dużo flinta poleciało. 5. Dobra, zniszczymy to do końca. Już mamy stack w sumie, więc nie jest źle. Tu na górze chyba jest. Tak, latający. Magia Minecraft. Z tego chyba. Tutaj mogę zabrać tego flinta. Znaczy żwir. Cyk, zniszczymy sobie. O, to tak muszę stać na czymś, bo pod ziemią to tak średnio idzie. Albo to w sumie, nie, żeby było mi ładnie, ja sobie postawię klocka i po prostu tak to będę niszczył. O, będzie o wiele łatwiej. Cyk, dobra, zbierzmy. Ile już mam tego? O, półtora staka około? No to chyba już będzie. Tak z dwa staki bym tego chciał. I zrobimy sobie czerwony, pomarańczowy. O, pomarańczowy chyba będzie git. Albo czerwono-pomarańczowy zrobimy ten budynek. Git będzie, nie? I zbierzmy sobie trochę kwiatków. Tylko żeby też nie było za mało. Trzciny, no w sumie zostawię sobie trzcino. W ogóle nie wiem, czy za niedługo nie będziemy robić automatycznej farmy trzciny, wiecie? Bo do fajerwerek się przydania. I na pewno będziemy też kiedykolwiek robić farmę creeperów. Taką ekspiarkę creeperów. Bo wiecie, gunpowder i te sprawy. A nawet chyba wiem mniej więcej, jak się ją robi. Wiecie, tam dywany się co jakiś czas stawia i chyba te trapdory na. Jak się. No kurde, nie wiem, jak to się zwie, ale. Wiecie chyba, o co mi chodzi. Dobra, 7,15. Kurde, nie wiem, czy to mi starczy. Nie wziąłem siekierki. Dobra, ja bym już chyba zaraz zniszczę trochę żywiru jeszcze. Tak, może jeszcze 30. I będę już szedł.
Ale już będę do bazy wracał, co nie? Więc żwir jakiś. Szybko, 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 szybko. No kurde. Jakiś taki fajny żwirek bym znalazł. Tylko nie pod wodą. Nie lubię żwirów podwodnych. Żwiry podwodne. Ale wiecie, właśnie pod wodą jest najwięcej to z tym błąd. No tu jest niby, no ale ja nie chcę pod wodą. Dobra, no już tak bywa czasem. Trzeba zniszczyć pod wodą. Ile tego potrzebuję dokładnie? 29, 30, 31, dobra. No trochę jeszcze tego trzeba zebrać. Czemu ja tak dziwnie... Dobra, czekaj. Wezmę trochę powietrza. Spokojnie, kurde. Dobra, tyle wystarczy chyba, żeby już zebrać. Zbierzmy to. Kurde, jakby tego flintu tyle nie leciało, to by było git. Dobra, tyle. 47 jeszcze trochę. No tu jeszcze wypłynęło trochę, cyk. Dobra, weźmy w sumie to tak. Chodźmy, cyk. W ogóle zaraz już nie będę mieć jedzenia. 50. 55. Prawie, prawie, prawie. 61. O, dobra, dobra, dobra. Już mamy, dobra. No to ja chyba, o, nawet ponad. Więc ja sobie teraz zjem, podchrupię marchewkę i ten, i będę wracał już, a to w sumie jedna fajerwerka, tylko żeby stąd, a, elektry nie mam. Więc sobie wracamy, no i teraz właśnie będziemy ogarniać jeszcze konkret. Myślę, że taki nawet fajny odcinek dzisiaj. Troszkę montażu, troszkę nawet fajnego odcinka. Cyk, dobra, cyk, troszkę tego, trochę tego. Mamy postak tego i tego, to nie wiem, czy to starczy, tak szczerze. A przecież ja tylko tego... A, za mało barwnika. Czy ja mam jakiś pomarańczowy barwnik? Mam to... To nie wiem, ile to może być. Możemy w sumie sprawdzić to i to. Cyk i cyk. No nie wiem, ile to było, ale w każdym razie coś się zużyło. Więc teraz potrzebuję wiadro z wodą i idę to ogarniać, zalać. Więc czekajcie, wiadro z wodą mam, więc idziemy teraz na polanę, weźmy sobie, polećmy elytrą tutaj, o niepotrzebnie zużywałem fajerwerka, cyk, i idziemy teraz na górę, weźmy stak tego i tego, dobra, już widzicie, jak już widzicie widzowie, że kopię tutaj, cyk, sobie konkricior, trochę mi spada, ale to wiecie, podniesie się zaraz, no i co, będziemy zaraz obudowywać tą moją farmę. Myślę, że zrobimy sobie takie paski i najwyżej dobudujemy z jakiegoś kobla na górze sufit, bo wiecie, najwyżej jak nie starczy, wiecie, czasem tak bywa, bo w sumie mam tylko postak, więc raczej to nie starczy, ale wiecie, żeby było ładnie, to tego konkretu chociaż troszkę warto mieć. Już zbliżam się do końca, więc git, cyk, cyk. No, ale teraz już, wiecie, jak mam elytrę z mendingiem i unbreakingiem, to już tak naprawdę... I właściwie mam mending w sprzedaży u wieśniaka za tak tanią cenę, no to już nie będzie problemu, żeby po prostu być na tym świecie już coraz bardziej rozwiniętym, wiecie, o co chodzi. Dobra, to ja w takim razie już zacznę teraz obudowywać to. A właściwie to ja bym zrobił tak... Weźmy troszkę przepalmy, typu... No nie wiem, cyk, cyk... Weźmy sobie, no może coś takiego być, dajmy trochę więcej węgla tu, cyk, cyk, to sobie przeróbmy, o Jezu, nie tak, tylko tak, dajmy to tu, to jest git i to tu, więc niech to się przepali na chwilę, weźmiemy sobie, dobudujemy tutaj jedną taką warstwę szkła, przede wszystkim, później będę w sumie to naprawiał, no i to trzeba będzie zaraz skopać. I myślę, że jak to skopię i będę już w trakcie robienia tego, to się pożegnamy. Naprawię sobie później po odcinku jakąś elytrę, zrobię, dokończę to. I będzie wszystko dobrze. Weźmy już ten glas, bo przyda nam się teraz. Bo będę chciał zrobić cyk, coś takiego. I coś takiego tutaj. Ale z tego nawet co wiem, to ta farma nawet działa bez tego villagera. Tego tutaj, ale po prostu chyba mniej wydajnie. Bo już wcześniej bez tego villagera już jakieś tam itemki... Były. Co prawda nie za dużo, ale były. Poza tym mam tutaj tego jedzenia wystarczająco dużo jak na razie, więc na razie ta farma nie musi działać. Wystarczy wziąć ziemniaki, przepali się je i już mam na jakiś czas jedzonko. Jak widzicie, teraz się żywię marchewkami. Więc no. Ja sobie teraz to będę kopał. Myślę, że zaraz zakończymy ten odcinek, bo już tyle chciałem wam dzisiaj pokazać. No nie wiem, farma, odcina tu, no nie wiem, tu coś. No nie wiem, co mam wam pokazywać. Tu już chyba byliśmy. To no chyba wszystko pokazałem, to co takie najważniejsze. Nie wiem, czy te windy wodne widzieliście i to, no ale pokazałem, no to w
to widzieliście, farmę kuraków, bo w sumie to robiliśmy w poprzednim odcinku. No i chyba wszystko wam pokazałem. A, ten poprzedni villager, który miał u nas książki, tak? Chyba tak. Co u niego książki kupowałem do enchantu, no to tak chyba trochę zmarł, bo tam widziałem, że creeper zrobił dziurę i no, tak trochę śmiesznie chyba. Albo smutno. W sumie nie wiem. Teraz mamy kolejnego, więc nie przeszkadza mi to zbytnio. Dobra, widzowie. O kurde, ląduję. O dobra, wylądowałem. Niszczymy sobie teraz już tą wyspę tak totalnie. Bo już sam wirt mi został. Wszystko skopałem, także cyk, jeszcze to pozostaje. I będę teraz murował. Robił jeszcze z tego szkła i murował. O kurde, no i to jest przyjemne, kurde, tak łopatą sobie niszczyć. Takie szybkie to, kurde, to. O kurde, nie, jak nie chcę się podkopać, dobra. Git jest, zniszczymy to. O Jezu, dobra, ale patrzcie ile tu itemów jest, gościu. Nie no, w sumie później to wyrzucę. Ja nie mogę, ci villagerzy mają tak zasyfione to. W sumie ja tam będę jeszcze dzisiaj wchodził do nich, naprawiał im, bo jak widzicie trochę niepełnosprawna ta farma, ale naprawi się. Chodźmy, cyk, cyk, cyk. Dobra, cyk się zniszczy, tak. W sumie, o dobra, mogę to tak zrobić. Będę już później albo nie chcę, to w sumie zniknie. Jak to zniknie, to tutaj im przyjdę to naprawić. Na razie zacznę już to szkło robić, bo właściwie sprawdzę, ile już się tego przepaliło. 13, 17, 13, 40 szkła. To chociaż ja bym chciał jedną taką warstwę zrobić, nie? Taką wokół tego. Nie wiem, czy mi starczy. Tam się jeszcze 16 przepala i to nie wiem, czy to starczy. No, trochę śmiesznie. Dobra, cyk. Jedno coś takiego mamy. Teraz przydałoby się ile szkła? No 16 nie starczy, trzeba dać o wiele więcej. Szybko, szybko, szybko. Ile by tu trzeba było dać jeszcze? Tutaj tak, no nie wiem, 20, o Jezu, nie tak. Tu też 20 i tu dołożyć 16. No i będzie tak git chyba. Będziemy po prostu czekać, aż to się przepali. To sobie odłożę, idę zaraz wywalić ten syf z tej wyspy. W sumie trochę dirta sobie zostawię, bo czasem dirt się przydaje do farma albo coś takiego. A kobla w sumie nie potrzebuje i sobie wyrzucę. Także tak to wygląda. Wyrzućmy to. I teraz ile ten odcinek trwa? To jest słowo kluczowe. 30 minut już. Ja pamiętam, jak jeszcze było 10, co mówiłem, że już nie ma co do roboty. A jeszcze się kurde przepala. Nie, w sumie nie ma już co tego odcinka dalej ciągnąć. Myślę, że fajny był odcinek. Subujcie, lajkujcie, komentujcie. Sprawdzę jeszcze, który dzień mamy. Locali Difficult 2, bo zmieniłem difficulty. To chyba sobie dnia nie sprawdzimy, naprawdę? Nie da się tak sprawdzić dnia? Jakim prawem? Okej, okay, to dziwne troszkę. No to sobie dnia nie sprawdzimy niestety, bo się zresetowało. Jest na normalu, dobra, nieważne. W każdym razie subujcie, lajkujcie i komentujcie. Ja się z wami bardzo serdecznie żegnam. Do następnego odcinka Elo 320. O ja, dobra, siema.